chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwo, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Michał Wiśniewski z... Cześć Karolinko, bardzo mi miło. Witam serdecznie. Ponownie. Ponownie. Wystąpicie jutro z zespołem Ich Troje w Copernicus Center. Tak, w końcu Copernicus Center. Bardzo się cieszymy, bo wracamy do tego Chicago naprawdę z wielką przyjemnością za każdym razem. Wspominałem ostatnio, że my takich koncertów normalnie nie gramy, bo gramy duże openery. I to jest wielka radość, jeżeli ktoś kupi specjalnie dla Ciebie bilet, przyjdzie i jeszcze mało tego, potrafi się bawić. Przyjechaliście z zespołem Ich Troje, przylecieliście. Pogoda nie za bardzo Was przywitała. Wiem, że w Polsce dużo przyjemniej. No właśnie, u nas cieplutko, a tutaj naprawdę wietrznie, wietrznie w Chicago. Jak w wietrznym mieście. Tak, ale jutro będziemy na paradzie w ciepłych kurteczkach, w związku z czym przed koncertem. Więc mam nadzieję, że nas nie wywieje i normalnie o 19 zapraszamy gorąco. Na pewno na samym koncercie już będzie bardzo gorąco. Tutaj akurat pogoda nie będzie miała za bardzo wpływu na to, co się będzie działo. A co będzie się działo? Czyli czego mogą spodziewać się wszyscy fani i wszyscy, którzy przyjdą właśnie na koncert? Przede wszystkim takich trochę przeprosin za ostatni raz, ale oczywiście w cudzysłowie, bo cieszymy się przede wszystkim, że możemy zagrać. Jeżeli już gramy, no to myślę, że jak każdy zespół przyjeżdżający tutaj daje specjalną dawkę przede wszystkim tego, co było. Czyli wszystkie największe przeboje. Zrobimy to z wielką przyjemnością. Mnie po kilku latach zachciało się znowu śpiewać Powiedz, także robię to z wielką pasją i bardzo się cieszę, że możemy wykonywać te największe przeboje oczywiście. A poza tym, tutaj powinienem wyskoczyć z kapelusza, mamy nową płytę, zaraz ją Ci przekażę w prezencie. No i z tej płyty też zaśpiewamy na pewno 3-4 piosenki, tak żeby pokazać, że coś się nowego dzieje u nas i absolutnie dzieje się. Najnowszy projekt to Twój projekt solowy, czyli La Révolution, jeżeli dobrze wypowiadam, czyli Rewolucja. Czyli rozumiem, że jakieś utwory z tej płyty też będzie tak, można usłyszeć? Tak, no bo chcemy Państwu pokazać, że trochę się dzieje jednak w dalszym ciągu. Zespół Ich Troje za 2 lata ma 20-lecie, więc na pewno będzie świętował również wyda jakiś album wspólnie, bo mieliśmy z Jackiem troszeczkę przerwy, ale bardzo dobrze, bo to pozwala na zebranie sił na to, żeby napisać coś, co naprawdę czujemy, a nie po to, aby powstała płyta. Więc La Révolution jest takim jakby no, przedsionkiem do tego, bo troszeczkę jak widać zmieniłem, jeszcze ostatnio już na krótko, ale w czerwonych włosach, a tutaj teraz troszeczkę zobowiązał mnie program, który prowadzę z Agatą Młynarską w Telewizji Polskiej Świat się kręci. Jestem tam gościem co wtorek i czasami jeszcze dodatkowy dzień, więc chciałem, żeby to było publicystycznie, a więc troszeczkę poważniej. No ale teraz cieszę się bardzo, że jednak ludzie powtarzają, okej, fajnie było, byłeś czerwony, było bardzo fajnie, ale teraz rzeczywiście stajesz się facetem. No, biorę to do siebie. To jest rewolucja taka zewnętrzna, ale płyta w ogóle La Révolution wywołała bardzo dużo komentarzy, wywołała duże zamieszanie na rynku, duże zamieszanie w internecie. Oba kawałki z płyty mają ponad 1 000 000 wejść, dzisiaj to sprawdzałam. No. Powiem szczerze, że jak czytałam komentarze, to sporo jest też zazdrości, ale to chyba dobrze. Ale to jest, wiesz co, takie czasy przyszły na hejtowanie generalnie, więc hejtersi, ja im dziękuję, bo dzięki nim tak naprawdę, wiesz, nieważne jak się mówi, ale się mówi. I to śmieję się, bo jeden z tych utworów doprowadził do tego, że przejąłem 20% udziałów u producenta kawy na przykład. Co zupełnie by mi nigdy nie przyszło do głowy, bo to zupełnie nie o tym piosenka, a tu się okazuje, że połączyłem przyjemne z pożytecznym. To jest naprawdę bardzo fajna płyta. Mam nadzieję, że w tym roku w Opolu zrobimy kolejną odsłonę tej płyty jednym z utworów i jeszcze to nie tak do końca się skończyło. Mimo to jest dla nas świeża sprawa i będziemy ją tak długo promować, jak tylko będzie gdzie ją promować.
Oprócz fanów, którzy oczywiście wspierają Ciebie, wspierają zespół Ich Troje, czekają z niecierpliwością na nową płytę także zespołu, ale myślę, że cieszą się też z Twoich osiągnięć. Są też właśnie ci hejterzy, o których powiedziałeś. I zastanawiam się, czy tej grubej skóry nabiera się przez lata, jak jesteś na scenie, bo Ty jesteś osobą bardzo kontrowersyjną. Nazywany jesteś osobą najbardziej kontrowersyjną w showbiznesie. Można się z tego cieszyć, można się w związku z tym smucić, ale prawda jest taka, że masz rzesze wiernych fanów, ale też rzesze tych, którzy krytykują. Czy jak z tym żyć po prostu? Jak do tego podchodzić? Od samego początku było troszeczkę tak, że haters makes me famous. Mhm. Ja myślę, że każdy, kto mówi swoje własne zdanie i ma dwie szare komórki, to wystarczy, naprawdę. Nie trzeba być intelektualistą, aby móc się wypowiadać w kulturalny, aczkolwiek subiektywny sposób. No to musi się liczyć z tym oczywiście, że nie będziemy się zgadzać z jego zdaniem. Ja oczywiście, wiesz, przyznam się szczerze, ja naprawdę nie zjadłem wszystkich rozumów, co nie znaczy, że nie mam własnego zdania na pewne tematy. I tu cieszę się, że mam takie zdanie i że ludzie jednak w dużym stopniu szanują mnie za to, że ja jestem, jaki jestem, czyli jestem sobą. I nie staram się na siłę wciskać komuś nieprawdy, nawet nie tyle w bezpośredni sposób, komunikatem otwartym, ale jakimś zawualowanym. Nie. Ja po prostu taki jestem i ja mam nadzieję, że te emocje, które Państwo czujecie na koncertach, to one są po prostu, no takie są i dlatego one są prawdziwe. Więc, no zresztą, teraz jest nowe pokolenie młodych gwiazd, które generalnie dzięki ich hejtersom, czyli otwartej krytyce, wyrastają. Nie zmienia to sytuacji, Karolina, jak wspominałem przed chwilą, rzeczywiście, że jeżeli ktoś wejdzie Ci na antenę, masz program na żywo, ktoś do Ciebie zadzwoni i powie Ci na przykład, czego się Pani napiła, że Pani w ten sposób rozmawia z gościem, no to na pierwszy moment, to nie jest kwestia błyskotliwości, tylko na pierwszy moment dostajesz obuchem w twarz i nie wiesz, co masz powiedzieć. Ja miałem taką sytuację ostatnio z osobą dość kulturalną, wydawałoby się, pani profesor Magdalena Środa, która w programie miast argumentować na słowa, no to rzuciła takim tekstem a propos moich tam iluś tam żon, tak? A która to jest pana teraz żona? Ja mówię, ja mam jedną żonę, proszę pani. Ale w pierwszym momencie dostajesz taki moment, że ktoś stara się ciebie obrazić, ale mnie już tak ciężko jest obrazić. Ale tyle lat na scenie, tyle lat zmagania się też z różnymi emocjami. Chciałabym wrócić na chwilę do samego początku. Lata 90., połowa lat 90. Zakładacie zespół Ich Troje. I jak dawno temu, Boże. Dawno. No. Dawno. Sam powiedziałeś, że będziecie obchodzić 20-lecie za 2 lata. I jak to było wtedy? To znaczy musieliście sporo pracować, bo taki największy sukces przyszedł dopiero w 2000 roku. Mhm. I taka największa sława, ale do tej pory ta droga musiała w jakiś sposób wyglądać. Musieliście pracować i no, nie tak szybko weszliście na tą górę. Pewnie, że nie. Ja każdemu podkreślam to, przepraszam, bo to nie śmiem się w żaden sposób porównywać, ale za wszystkim tak naprawdę, za każdym sukcesem stoi ciężka praca. Być może jest też jakiś element losowy, odrobiny szczęścia. Ale tylko ciężka praca, tu dam przykład Beatlesów, no, którzy grali po klubach w Niemczech i w Anglii, w Irlandii setki koncertów, zanim w ogóle ktoś zechciał z nimi rozmawiać. To nie jest tak, że my zresztą nigdy nie byliśmy tak bardzo medialni, choć sprzedawaliśmy platynowe płyty, ale tam, gdzie nas wyrzucali drzwiami, tam wchodziliśmy oknem. Ale jednak w dalszym ciągu stała za tym ciężka praca, więc ja myślę, że ktoś, kto mnie pyta o receptę na sukces, no generalnie zostać sobą i ciężko pracować. Ja nie mam pretensji do talentu, że jedna płyta mi się sprzeda lepiej, a druga się sprzeda gorzej, że jeden koncert się sprzeda, a drugi się nie sprzeda, bo najwyraźniej te elementy muszą się gdzieś spotkać. I
niosę ze sobą pełen zapał, masę energii, którą staram się przekazywać na koncertach i oczywiście również tą energię od publiczności zabieram w pewnym stopniu, bo ja też potrzebuję bateryjek. To na koncertach. Tych koncertów była masa i jak prześledziłam w jednej z rozmów, którą przeprowadzono z tobą, powiedziałeś, że to była naprawdę ostra jazda. Robiliście po setki koncertów. No zagraliśmy ponad 1000. Po jednym z takich serii koncertów podobno musieli podłączyć się pod kroplówkę, bo po prostu zwyczajnie fizycznie tak. Już nie dawałeś rady. Jak to było, taka jazda bez trzymanki? Jak wyglądał wtedy ten czas? Wiesz, też fajnie go wspominam, no bo to jest taką rzecz, którą przeżyjesz pewnie raz w życiu, bo już po prostu chyba nie ma aż tyle energii i gdzieś tam te 5 minut największe nasze minęło, w związku z czym jakby to se ne vrati. Ale wspominam bardzo fajnie, nawet te kroplówki. No bo to było tak, 180 koncertów pod rząd, dawanie z siebie wszystko. Koncerty graliśmy wtedy 2,5 godzinne. Więc gdzieś tam... Te koncerty to nie był zwykły koncert, że wychodzisz i śpiewasz, to zawsze był spektakl. I non-stop modyfikacja, bo to dopiero zaczęły być jakieś pieniądze i w momencie, kiedy te pieniądze przychodziły, dobudowywaliśmy różne elementy na te koncerty. Więc to było również bardzo kreatywne. No lał się alkohol, bo to nie tak, że miało czy ma coś wspólnego z naszym alkoholizmem, o którym legendy krążyły. Nie, nic bardziej mylnego. Po prostu taka jest zasada, że kończymy koncert, idziemy na after party. To jest takie życie rock'n'rollowca. I tam jest pan burmistrz, pan prezydent, czy włodarz zapraszającego nas miasta i on chce tego przysłowiowego jednego kielicha się z nami napić. I nie wypada odmówić, bo ci ludzie no, przyjmowali nas naprawdę bardzo gościnnie. Nie mogę powiedzieć. No zresztą w tym zagraliśmy około 100 koncertów w Stanach Zjednoczonych, więc i Kanadzie, gdzie też byliśmy serdecznie i jesteśmy serdecznie przyjmowani bardzo. Więc ja tej jazdy nie żałuję, mimo tego, że oczywiście po 70. koncercie, kiedy robisz to dzień w dzień, to na pewnym etapie potrzebujesz tych witamin, bo dzień się kończy powiedzmy o godzinie 4 w nocy, a o godzinie 10 wyjeżdżałeś na koncert. Więc szaleństwo. I to najczęściej, bardzo często na jakimś fast foodzie, no bo przecież nie ma czasu. Nigdy nie było czasu. Ale absolutnie niczego nie żałuję. No, zespół nigdy nie zasłynął z jakichś przykrych sytuacji. Oczywiście mieliśmy swoje historie, które będziemy opowiadać, jak kiedyś z Krzyśkiem, z Kibą wyrzuciliśmy telewizor na samochód dyrektora hotelu w Kielcach. No był, no ale to na 20 lat taki jeden incydent, to ja myślę, że zresztą było wszystko uregulowane. Myślę, że kilku posłów by sobie życzyło tylko takiego incydentu. Oj, masz rację. Ale to są też tylko ludzie. Nie trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiaj na przykład już nam się bardzo rzadko zdarza, nawet powiedziałbym incydentalnie, balować po koncercie. Bo my po prostu jesteśmy trochę starsi i już inaczej do tego podchodzimy. Trochę inne priorytety też, prawda? Zdecydowanie. Powiedziałeś o tej jeździe, o tych koncertach. Kiedy uderzyła ci woda sodowa do głowy? Bo uderzyła ci trochę, przyznasz. Znaczy tej granicy nie jesteś w stanie do końca określić, wiesz, bo ja myślę, czy uderzyła. Ja po prostu inaczej patrzyłem. Masz miliony fanów, tak? Masz miliony fanów. Publiczność wie, że zawsze byliśmy do samego końca. No, kiedyś zresztą w Copernicus Center siedzieliśmy bodajże do 5 nad ranem, podpisywaliśmy płyty, zbieraliśmy chyba na hodowców gołębi pocztowych, których koledzy zginęli w katastrofie w Katowicach. Przepraszam, w Chorzowie na Międzynarodowych Targach Katowickich. I mimo tego, że był koncert dzień po dniu, to my w dalszym ciągu siedzieliśmy tak długo, aż ci ludzie zostali. Wszyscy zostali, którzy chcieli zostać. Siedzieliśmy bardzo długo. To są przemiłe historie. Natomiast pewnie, że i ja to każdemu tłumaczę, my jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, to każdemu może się zdarzyć, że gdzieś na pewnym etapie zatracasz granice. Nie tylko jest to związane z tym, że my woziliśmy kiedyś walizki pieniędzy
I tak, samoloty latały nad sceną, ciężarówki wjeżdżały na scenę, motocykle, Harleje. Wypróbowaliśmy wszystko, co było możliwe. Tak naprawdę dotknęliśmy, wytyczyliśmy też pewną formułę prezentacji scenicznej. Jeżeli był taki moment, to ja oczywiście z pełną pokorą mówię przepraszam, ale wydaje mi się, że czasami po prostu tylko tak zwane woda sodowa do głowy, myślę, że nie do końca zdążyła, bo to też nie była, to była kariera oczywiście na polskie warunki bardzo fajna, ale wiesz, to nie były warunki amerykańskie. No, Miłosz Wiśniewski to nie Justin Bieber. No te koncerty, o których mówiłaś, przy tych wszystkich dodatkowych historiach typu ciężarówki, samoloty i tak dalej, no to jest prawie jak koncert, nie wiem, Britney Spears czy Justina Biebera, więc na polskiej scenie. Na polskiej scenie tak. Pierwszy raz coś takiego miało miejsce. Miałem, opowiem Państwu anegdotę, korzystając. Karolina, kiedyś o godzinie 4 w nocy prosiłem Bartka, zachciało mi się grać w Bierki. No i wyobraź sobie miejscowość pod Wrocławiem i teraz znajdź tu Bierki dla Wiśniewskiego. No i pojechali chłopcy i znaleźli Bierki. Namówili panią z jakiegoś sklepu na dworcu, która akurat miała te Bierki, przywieźli te Bierki. I jak przywieźli, no to ja już dla samego sportu powiedziałem, że chcę jednak grać w szachy i pojechali po szachy. Oczywiście, tak, ale to ja myślę, że łącznie z jednym Bartkiem i z drugim Bartkiem, którzy spędzili z nami ten najbardziej intensywny czas, wspominają to fajnie, bo to były takie wyzwania. No, generalnie oni spisywali się zawodowo, bo mieli taką funkcję. Ja myślę, że nikt naprawdę nie żałuje. A najbardziej taka ekstrawagancka rzecz, na jaką sobie pozwoliłeś w czasie, jak mieliście te walizki pieniędzy? Oj, nie było rzeczy niemożliwych. Myślę, że takim chyba najbardziej ekstrawaganckim rzutem to było wynajęcie Boeinga 737 i zabranie swoich gości na biegun północny. Ale no, taki był ten czas. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi. Generalnie mimo tego, że rzeczywiście niewiele mi z tego zostało, to wspomnień mi nikt nie odbierze. I jak w piosence Edith Piaf, je ne regrette rien. Niczego nie żałuję i absolutnie było mi dane dotknąć czegoś wyjątkowego. Myślę, że twoja postawa, tak jak rozmawiam z tobą i widzę ciebie dzisiaj, wynika też z tego, że jesteś spokojny i szczęśliwy właśnie w tym momencie. A to też, że znalazłeś tak naprawdę, przynajmniej takie sprawiasz wrażenie, znalazłeś swoje miejsce i jesteś pogodzony z tym, co cię spotkało, jesteś szczęśliwy. A to oczywiście ma związek z pewną góralką, którą spotkałeś Góralka dbała o mnie, zadbała o mnie. Tak, to prawda. Ale wiesz, ja myślę, że też za każdym razem podkreślam, że niczego, co w życiu mnie spotkało, nie żałuję. Mam czwórkę wspaniałych dzieciaków, z którymi nie mamy żadnych problemów, które absolutnie odnalazły się w tej rodzinie patchworkowej, bądź co bądź. Ale wiedzą, że mają mamę, że mają tatę, i że tak jest dla nas lepiej, bo takie są koleje losu. To już nie jest takie tabu, które pewnie z którymi dziećmi chowały się 20, czy 30, czy 50 lat temu. Nie, dzisiaj dzieci patrzą na to inaczej, dlatego że patrzą też na te przykłady, które idą od swoich rówieśników. To są po prostu niestety, ale po części części składowe naszej rzeczywistości, że ludzie dzisiaj twierdzą, no dobrze, spróbowaliśmy, nie udało nam się, no to zdrowiej dla nas jest się rozstać. Ja w swojej piosence z tej solowej płyty w dalszym ciągu niosłem takie przesłanie, piękne przesłanie, że wnuczek spotyka się z dziadkiem i mówi, ach, dziadek, rozstałem się ze swoją dziewczyną, wiesz. Jak to jest, że tobie się udało być z babcią przez te 60 lat? A on mówi, wiesz, wnuczku, bo kiedyś, jak się coś popsuło, to się naprawiało, a dzisiaj się wyrzuca i kupuje nowe. To jedno z moich ulubionych cytatów, które też gdzieś tam zasłyszanych, zobaczyłam. To jest, tak. Bardzo mądre, z całą pewnością.
jakby nawiązałam do Dominiki, którą spotkałaś na pewnym etapie swojego życia. Sam podkreślasz, że to był ważny moment. Ważny moment, który można powiedzieć, że w twoim prywatnym życiu zrobił małą rewolucję. Inaczej podchodzisz do życia od momentu właśnie, jak ją spotkałaś. Ja muszę, ktoś mi dał szansę. No, ja mogłem w dalszym ciągu prowadzić jakiś tam swojego rodzaju hulasz czy tryb życia. Z drugiej strony mogłem zostać sam. To była pewna alternatywa dla mnie. A jak... I był taki moment. W momencie, kiedy poznałem Dominikę, ona przyjechała do mnie, dała mi przepiękny obraz anioła i powiedziała, powiedzmy po naszych tam kilku spotkaniach, i powiedziała, wiesz co, miał... ja ci życzę jak najlepiej. Ja do tego ręki nie będę przykładać. Życzę ci, żebyś odnalazł swoją miłość. I daję ci na drogę tego anioła, żeby cię strzegł. No i ja jeszcze byłem przekonany, że to jest właśnie ta kobieta, bo jest takie drugie powiedzenie piękne. Żeby sprawdzić, czy się kogoś kocha. Jeżeli kogoś kochasz, puść go wolno. Jeżeli on cię kocha, wróć. Jeżeli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Powiedz, tak powiedziałeś, uchyliłeś rąbka tajemnicy, jak zaczął się jakby wasz związek. A jakie zmiany wprowadziła góralka w życiu Michała Wiśniewskiego? No przede wszystkim zdjęła mi z głowy całe obowiązki związane z prowadzeniem naszego domu. To wiele. Ja próbowałem swój dom prowadzić wielokrotnie. Jak nigdy z sukcesem. Jak się okazało. I to bez względu, ja tu ani nie będę obwiniał siebie, ani moich partnerek, broń Pan Bóg. Wiadomo, że zawsze gdzieś tam wina leży po środku, ale mam oczywiście bardzo dobry kontakt, więc chcę powiedzieć, że na pewno poukładała wszystko i powiedziała, że no w takim razie, jeżeli tobie się nie układało, to daj poprowadzić to mnie. A no już zrobię to lepiej. Nie wiem. No i jak na razie, no chciałbym ponarzekać. Ale to jest akurat osoba, która nie przyjmuje pokornie tego, co ja mówię. To nie jest tak, że ja mogę walnąć w stół. To znaczy, są oczywiście takie momenty, że ja mówię, tu jest granica, bo ja muszę się wykazać jako mężczyzna. Znaczy, ja ci ufam, ja chcę, ale halo, ja mam jaja. Oczywiście, że są takie momenty, ale generalnie oddałem jej się tak troszeczkę w opiekę i wiesz, absolutnie tego nie żałuję. Gdzie będzie Michał za 10 lat? Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Dobre pytanie. Ja myślę, że na pewno w tym samym miejscu, bo ja bardzo kocham to, co robię. I życzę sobie naprawdę, to też teraz górnolotnie zabrzmi, ale proszę tego nie odbierać, to nie jest... stawianie siebie ponad czymś. Myślę, że chciałbym tak skończyć jak Frank Sinatra. Spędzić swoje 81. urodziny śpiewając dla kogoś, kto chce mnie słuchać. A tego w takim razie ci życzymy. I... Zawodowo oczywiście, a po drugie to oczywiście chcę zostać kiedyś dziadkiem. Mój syn skończył 12 lat, więc generalnie teraz to już powiedzmy sobie szczerze. Będę czekał powoli na pierwszą dziewczynę. 12 lat to już zobowiązuje, a teraz no tak okres nastoletni to też wyzwanie pewnie dla rodziców, ale... Tak, ale wiesz co, ja powiem ci szczerze, mama taką zasadę w ogóle, że my dużo ze sobą rozmawiamy. Mhm. I mój syn ma powiedziane, że o wszystkim może ze mną porozmawiać i on z tego absolutnie korzysta. Dzisiaj dzieci dojrzewają wcześniej. 13-latki zachodzą w ciążę. Często nieświadome. Są to tematy wstydliwe, ale coraz rzadziej. I generalnie poprzez to wcześniejsze dojrzewanie, jeżeli nie rozmawiasz z dzieckiem, dziecko się boi, wstydzi albo zna twoje podejście od samego początku, negatywne nastawienie, to myślę, że dochodzi naprawdę do takich poważnych tragedii, bo to one sobie, nie tylko tym rodzicom, ale sobie samym przede wszystkim robią krzywdę. A mój syn wie, że jak będzie chciał się napić piwa, to ma mi powiedzieć, że ma ochotę się napić piwa, no to wolę się z nim napić tego piwa,
żeby się dowiedział, jak to jest, uświadamiając go oczywiście, że tak naprawdę może to piwo pić, kiedy będzie miało 18, czy tam w Stanach 21 lat, tak? Ale będzie miał ochotę zapalić, no to lepiej, żebym ja mu dał tego papierosa, niż ma z kolegami się szlajać po, gdzieś po boiskach. Na razie mój synek jest taki grzeczny, przynosi świadectwa z biało-czerwonym paskiem i mam to jeszcze pewnie przed sobą. Na razie moja średnia córka jest taka chyba najbardziej łobuzerska, ale też bardzo dobrze się uczy, więc myślę, że gdzieś tam znajdziemy tą nić porozumienia, żeby owca była, żeby wilk był syty i owca cała. Tak jest. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję za wizytę. Mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem, jak odwiedzisz. Dziękuję. Ja zapraszam jeszcze dzisiaj. A ja bardzo gorąco zapraszam na koncert, który już 3 maja w Majówkę, Copernicus Center, godzina 19. Zapraszamy bardzo serdecznie. Do miłego. Dziękuję.